Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej zadania. Do zrobienia mamy dzisiaj dwa zadania. Pierwsze z nich: wyznacz współczynniki ABC funkcji kwadratowej, jeśli do paraboli będącej jej wykresem należy punkt P, a wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W. Skoro postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej, to zanim zaczniemy zadanie, przypomnijmy sobie dwa podstawowe wzory, czyli postać kanoniczną i postać ogólną. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej ma wzór y równa się, że tutaj y równa się ax minus p do kwadratu plus q. I to jest postać kanoniczna. A postać ogólna to ax kwadrat plus bx plus c. I na tych dwóch postaciach będziemy operować. Przypomnijmy sobie jeszcze wzory na współrzędne wierzchołka p i q. P to minus b przez 2a, a q to minus delta przez 4a. Wzór na deltę to b kwadrat minus 4ac. Teraz przejdźmy do zadań. No to podpunkt A. P jest 0 i 2, a W jest 2, 0. Wyznacz współczynniki ABC funkcji kwadratowej, czyli f od x to się równa ax kwadrat plus bx plus c. Punkt P należy do wykresu paraboli, a wierzchołkiem jest punkt W. To jest wierzchołek, czyli jakbyśmy naszą funkcję chcieli zapisać w postaci kanonicznej ax minus p do kwadratu plus q, to wystarczy podstawić ten punkt, który jest wierzchołkiem. To jest p, a to jest q. Czyli będzie ax, tu bez nawiasu, ax minus 2 do kwadratu dodać 0. No to 0 znika, więc jest ax minus 2 do kwadratu. Teraz jak obliczyć a? No wystarczy do wzoru na naszą funkcję podstawić punkt p. To jest x, a to jest y. F od x to jest inaczej y. Czyli 2 równa się a, czyli a dalej 0 odjąć 2 do kwadratu, czyli 2 to się równa 0, minus 2 jest minus 2, minus 2 do kwadratu daje 4, więc będziemy mieć 4a, podzielimy przez 4, czyli a równa się 1 druga. I wstawiamy do wykresu funkcji, czyli f od x to się równa 1 druga x minus 2 do kwadratu, a chcemy postać ogólną. No to przejdźmy teraz z postaci kanonicznej na postać ogólną. Mamy 1 druga, tu stosujemy wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli pierwsze do kwadratu minus 2 razy pierwsze, czyli razy x, razy drugie, czyli razy 2, dodać drugie do kwadratu. Czyli to jest 1 druga x kwadrat 2 razy 2, czyli odjąć 4x, dodać 4. Przemnożymy raz 1 drugą, czyli jest 1 druga x kwadrat, odjąć 2x i plus 2. Tak wygląda nasza funkcja dla przykładu A. No to zrobimy sobie jeszcze jeden przykład na pewno. Może teraz przykład D. P jest równe minus 2, 0. W jest równe minus 1, 3. No to na początek wyznaczamy naszą postać kanoniczną, podstawiając wierzchołek. To jest P, a to jest Q. A x minus z minusem daje plus, czyli plus 1 do kwadratu, dodać 3. Teraz do tego wzoru podstawiamy punkt P. Za x minus 2, a za y 0. Czyli 0 to się równa a minus 2 plus 1 do kwadratu, dodać 3. Odejmiemy 3 od razu, czyli 3 to się równa a
Minus 2 plus 1 to jest minus 1, a minus 1 do kwadratu to 1, czyli a równa się 3. Więc y równa się 3, x plus 1 do kwadratu dodać 3. Rozwijamy to teraz z postaci kanonicznej na postać ogólną. Czyli 3, tutaj jest znowu wzór skróconego mnożenia. Pierwsze do kwadratu dodać 2 razy pierwszy razy drugi. Dodać drugi do kwadratu i plus 3. Czyli to jest 3 razy x kwadrat, dodać 2x plus 1 i dodać 3. Przemnożymy. 3x kwadrat, dodać 6x plus 3. Jak macie liczbę przed nawiasem, to każdy wyraz w nawiasie trzeba pomnożyć razy tą liczbę. Stąd 3x kwadrat, 3 razy 2 daje 6x i 3 razy 1 jest 3. I dodajemy jeszcze 3. Czyli jest 3x kwadrat, dodać 6x plus 6, czyli a, b, c wynoszą odpowiednio 3, 6 i 6. Tu wynosiły 1, 2, minus 2 i 2, tak mamy a, b i c wyznaczyć. No to może jeszcze przykład f. Teraz mamy... P1, 2. A W 2, 4. I znowu to będziemy podstawiać do postaci kanonicznej zawierzchołek. X minus P do kwadratu plus Q, tak? Bo to są współrzędne wierzchołka, czyli P i Q. Czyli a x minus 2 do kwadratu plus 4. A teraz podstawiamy za x i y nasz punkt, który należy do wykresu paraboli. 2 równa się a, 1 minus 2 do kwadratu plus 4. Odejmiemy 4, 2 odjąć 4, czyli minus 2 równa się 1, odjąć 2 minus 1, minus 1 do kwadratu daje 1, czyli a równa się minus 2. Zatem nasz wzór funkcji y równa się minus 2x minus 2 do kwadratu plus 4. No to co? Wzór skróconego mnożenia. Minus 2 przepisujemy. X kwadrat, pierwsze do kwadratu, to jest 2 razy pierwsze razy drugie. 2 razy x, 2x razy 2, czyli 4x. I plus drugie do kwadratu, czyli 2 do kwadratu to 4. Przemnażamy razy minus 2, czyli minus 2x kwadrat, minus 2 razy minus 4, czyli plus 8x, minus 2 razy 4, czyli minus 8 i plus 4. Minus 2x kwadrat plus 8x, odjąć 4, czyli a równe minus 2, b równe 8 i c równe minus 4. To tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Przejdźmy zatem do zadania kolejnego, siódme. Wyznacz równanie paraboli, wiedząc, że przecina ona osie układów współrzędnych w punktach A, B i C. Naszkicuj tę parabolę. No to A. Y równa się AX kwadrat plus BX plus C. Mamy trzy punkty, będziemy je podstawiać i tworzyć układ trzech równań. No to pierwsze podstawimy chociaż można prościej, albo możecie robić sobie układ trzech równań, tak zrobimy pierwsze, albo będzie druga metoda, chociaż dla was jeszcze nie. Jak poznacie postać wieloczynową, to wtedy będziecie mogli robić to jeszcze drugą metodą, a na razie musicie tak. Czyli y równa się x, y, no to 3 równa się za x 0, no to wychodzi, że 3 równa się c, tak? Bo tu się wyzeruje, zostanie c. Teraz tu x, y, za y 0, za x 1, czyli a razy 1, dodać b razy 1, dodać c i jeszcze to. Za y 0, a za x 3, 3 do kwadratu razy a, dodać 3b i plus c.
To jest nasz podwójny układ równań. Od razu za C wszędzie wstawimy sobie 3. Czyli 0 to się równa A plus B plus 3 i 0 to się równa 9A plus 3B plus 3. Tak naprawdę to na razie możemy pominąć i mamy podwójny układ równań, bo tylko tymi dwoma będziemy się interesować teraz. No to co? Odejmiemy 3, tu też odejmiemy 3, czyli C równa się 3, a tu jest minus 3 równa się A plus B i minus 3 równa się 9A plus 3B. To razy minus 3, czyli mamy 9, to się równa minus 3A minus 3B. Minus 3 to się równa 9A plus 3B. Dodajemy równania do siebie, bo mamy tyle samo B na plusie, co na minusie, więc metoda przeciwnych współczynników. 9 dodać minus 3 to będzie 6. Minus 3A, 9A, czyli 6A. Dzielimy przez 6, to A równa się 1. Teraz wstawiamy do któregoś z równań za A 1. 1 dodać B plus 3. Czyli 0 to się równa B dodać 4, odejmujemy 4, czyli B równa się minus 4. Zatem C jest 3, A jest 1, B minus 4, a C 3. Czyli równanie paraboli będzie wyglądało następująco. Y równe x kwadrat minus 4x plus 3. No i mamy ją jeszcze naszkicować. Wstawimy sobie układ współrzędnych. Otwórz. No i tak, wiemy, że ona przecina nasze osie w punktach, które nam podali w zadaniu, więc od razu sobie je zaznaczymy. Może wyżej. Zero, trzy. Zero, y, trzy. Raz, dwa, trzy. Tu mamy punkcik A. Jeden, zero. Czyli tu. I trzy, zero. Raz, dwa, trzy. Jedna kratka to jeden. W tych punktach parabola nam przecina osie układów współrzędnych. Teraz możemy policzyć, w jakim punkcie ma wierzchołek. P to się równa minus B przez 2A, czyli minus minus 4 to 4 przez 2, czyli w punkcie 2. Tu ma wierzchołek, a ile wynosi Q dla tego punktu? No to policzmy wartość funkcji w punkcie 2. 2 do kwadratu, odjąć 4 razy 2 i dodać 3. Czyli 4 odjąć 8 plus 3 minus 4 plus 3 minus 1, czyli 2 minus 1, tu mamy wierzchołek. No i tu jest nasza oś symetrii paraboli, więc jak tu jesteśmy na 2, to 2 w drugą. No i tak będzie wyglądała nasza parabola. To tyle, jeżeli chodzi o to zadanie i tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą lekcję. Życzę Wam miłej nauki. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę.